czwartek o 17 w Suwalskim Ośrodku Kultury rozpocznie się projekcja filmu Mój Piękny Syn. To obraz przedstawiający trudne relacje pomiędzy ojcem i synem. Dlaczego trudne? Bo ojciec musi się zmierzyć z narkotykowym uzależnieniem chłopaka. Na próżno jednak szukać w tym obrazie szokujących obrazków z życia narkomana. To film o emocjach. O miłości, buncie i rozczarowaniu, ale też o determinacji. I wielka rola młodego, 23-letniego Timothée Chalamet, który za tę kreację otrzymał aż 6 nominacji, w tym do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego. Po projekcji spotkanie z dwoma lekarzami, specjalistą medycyny ratunkowej Leszkiem Pazio i psychiatrą Adamem Malinowskim. Podzielą się oni z publicznością swymi spostrzeżeniami i doświadczeniami wynikającymi z pracy z osobami zażywającymi narkotyki i dopalacza. Wstęp na to spotkanie jest wolny.